Dzisiaj zrobimy tartę z solonymi orzeszkami karmelizowanymi w syropie klonowym. Zobaczcie, jakie to proste, a jakie smaczne. Przygotowanie naszej tarty zaczniemy od zrobienia ciasta kruchego. Do miski przesiewam mąkę oraz cukier puder. Teraz dodaję masło pokrojone na mniejsze kawałki. Dodaję masło orzechowe i żółtko, odrobinę soli i teraz zagniatam ciasto. Staram się robić to w miarę szybko, żeby się nie ogrzało. Gotowe ciasto zawijam w folię spożywczą i wstawiam do lodówki na około 30 minut. Gdy ciasto się schłodziło, rozwałkowuję ciasto, przekładam ciasto do formy. Dzisiaj robimy tartę na cieście z masłem orzechowym. Ono po upieczeniu będzie miało taki naprawdę bardzo fajny orzechowy smak i tak naprawdę będzie super, super pachniało. Ale nie tak dawno robiliśmy bardzo fajną tartę cynamonową. Spód był z płatków śniadaniowych. Możecie sobie też zerknąć na ten przepis. Naprawdę bardzo fajny. Ciasto nakłuwam widelcem. Przed włożeniem ciasta do piekarnika na chwilę wstawiam ciasto do zamrażarki, żeby bardzo dobrze się schłodziło. Zobaczcie, tarta już się bardzo mocno schłodziła. Piekarnik mam nagrzany. Wstawiam tartę do piekarnika na 14-16 minut ma się upiec na ładny, złoty kolor. Gdy ciasto upiecze się na złoty kolor, wyciągam z piekarnika i odstawiam do wystudzenia. Teraz zajmę się przygotowaniem kremu. Ja będę teraz ubijał śmietankę, a wy w międzyczasie możecie zerknąć na playlistę z ciastami i tortami. Tam na pewno znajdziecie coś ciekawego. Następnie serek mascarpone wyjmuję z opakowania do miski. Delikatnie mieszam, żeby był bardziej plastyczny i żeby łatwiej połączył się z ubitą śmietanką. Dodaję odrobinę cukru pudru i odstawiam do lodówki. Ciasto kruche mamy gotowe, krem mamy gotowy. Teraz przygotujemy taki sos z dużą ilością orzeszków. Nie będę tych orzeszków siekał, bo chcę, żeby były całe, będą fajne tak do pochrupania. Na patelnię syrop klonowy. Na małym ogniu odparowuję, żeby syrop był gęstszy. Dodaję masło i wsypuję orzeszki ziemne solone i dodaję jeszcze trochę soli, żeby ten smak soli był bardziej wyczuwalny. Karmelizuję jeszcze przez chwilę, odstawiam do wystudzenia. Gdy wszystkie składniki nam już wystygły, na spód tarty przekładam krem, ładnie wyrównuję. Tartę wstawiam do lodówki na około godzinkę. W tym czasie na pewno nam wystygną orzechy i będziemy mogli kończyć naszą tartę. Gdy krem już jest stabilny, nakładam na krem dość dużą ilość karmelizowanych orzechów w syropie klonowym i nasza tarta z orzeszkami w słonym karmelu jest już gotowa. Wygląda naprawdę bardzo apetycznie. Musicie jej spróbować. Jeżeli się Wam podobało, to wiecie, co macie zrobić. Łapka w górę, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami i do zobaczenia następnym razem. Cześć!